Modlin się bronił od 11 do 28, więc 18 dni. Myśmy nawet nie wiedzieli, czy jeszcze się ktoś broni, bo nam powiedziano, już wszędzie zakończone walki. Już jesteście ostatnimi. Ale później dopiero dowiedzieliśmy się, że jeszcze Hel się bronił. Obrona Helu trwała do 2, a Kock Kleberg 5 kapitulował. Wiedziałem, co żołnierz może dać i co tak. Rzeczywiście dał bardzo dużo i daj Boże, żeby zawsze tyle dało. Na pewno tak, na pewno tak. Modlin był twierdzą i to pierwszej rangi, ale w czasach Napoleona Bonaparte i Księstwa Warszawskiego. Wtedy, w roku 1939, jego stare forty i fosy, a także okopy strzeleckie i budowane na prędce zasieki nie odpowiadały wymogom nowoczesnej wojny, chociaż obrona tego skrawka ziemi stanowi piękną, jedną z najpiękniejszych kart wrześniowej epopei. Między Modlinem, twierdzą, a Zakroczymiem są Gałachy, taka miejscowość. Sam Zakroczym został najwcześniej zaatakowany, bo już 11 września. Wtedy, kiedy Zakroczymia broniły te bataliony z ośrodka rezerw 8 dywizji sformowane, które no dopiero weszły do linii, dopiero sformowali i odziali ich, jak to się mówi, w mundury, dali broń i już Niemcy uderzają. Adam Kwasiborski został zmobilizowany tuż przed wybuchem wojny i skierowany do fortu numer 2 w Kosewie. Chodziłem w swoich własnych spodniach, czarnych spodniach, tylko w bluzie wojskowej. Żołnierze nie mieli saperek, nie mieli czym się okopywać. Sytuacja pod tym względem była bardzo trudna i ciężka. Mimo to od pierwszego dnia wojny, przez 18 jakże długich dni i nocy, spełniali swój żołnierski obowiązek i, jak to się mówi, niemal do ostatniego naboju. Józef Dekier, młody podchorąży, a wtedy i dowódca plutonu, obejmuje fort numer 1 w Zakroczymiu i w dniu 11 września przyjmuje na siebie pierwsze uderzenie hitlerowców. O godzinie 14 zauważyliśmy w odległości około 2 kilometrów przed nami posuwające się oddziały piechoty niemieckiej. Mieliśmy tylko na swoich stanowiskach 3 karabiny maszynowe. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie starczy nam amunicji. Dlatego też wydaliśmy wyraźny rozkaz żołnierzom nie strzelać tak długo, aż Niemcy podejdą na bardzo bliską odległość. Obserwowało żołnierzy, że każdy strzał, jakby to było na strzelnicy, prawda, kiedy szkoliliśmy żołnierzy, był skrupulatnie wypracowany, że ten strzał był po to, żeby nie dopuścić Niemców do naszych pozycji. Około godziny 18.30 niespodzianie mój kolega podchorąży nazwiskiem Lis wyrwał się z okopów na pozycję nieprzyjaciela. Po kilku sekundach zauważyłem za nim garstkę innych żołnierzy. Podarwał się pluton i następnie cała kompania. Bronili się po bohatersku, a często i z szaleńczą odwagą. Mimo to hitlerowcy jeszcze raz uderzają na Zakroczym. Uderzyli i zajęli w pierwszym impecie. I o zmroku ja patrzałem się z drugiej strony Wisły, jak Zakroczym płonie. Zapytywałem się jako łączność dowództwo obrony pułkownika Młodzianowskiego, co jest z Zakroczymiem. Walka trwa. Odcięci od reszty kraju, często pozbawieni pomocy, a w końcu i nadziei, bronili się i walczyli po bohatersku. Major rezerwy Michał Standziak dowodził łącznością modlińskiej twierdzy. W jednym schronie amunicyjnym, który przystosowano dla dowództwa, był sztab generała Tome. W przedsionku miałem radiostację. I podczas bombardowania olbrzymi odłamek muru zmiażdżył nogi radiotelegrafisty. I kiedy podszedł do niego jego dowódca kapral Fijałkowski, to on jeszcze na tyle był przytomny i troszczył się o ten swój sprzęt, bo zdawał sobie sprawę, jaka to waga, ta radiostacja. Panie kapralu, a co z radiostacją? Czy działa? On umarł oczywiście z upływu krwi, jak obydwie nogi zmiażdżone, to nie było ratunku dla niego. Jan Kołodziejczyk. Niemcy raz po raz próbują przeciąć szosę Palmiry-Modlin. Tędy z Puszczy Kampinoskiej dociera amunicja i broń dla obrońców twierdzy. Porucznik Ludwik Gerard, oficer liniowy, nie opuszcza na jeden dzień frontu i z przykładami niebywałej wprost odwagi, a także poświęcenia, spotyka się na każdym kroku. Zresztą raz po raz odwiedza walczących bohaterski obrońca Modlina generał Wiktor Tome. Przychodził do żołnierzy podczas bitwy i po prostu nie zważał na rozrywające się pociski.
odważnie szedł naprzód, chociaż Niemcy strzelali. I kiedy już załapił swoje sprawy, wtedy się odwrócił i mówił, no teraz ja będę naprzód szedł, a ty będziesz za mną szedł. I generał Tomek przyszedł, prawda, tam szedł pierwszy i z powrotem pierwszy, tylko tam szedł pod ogień, prawda, krył swego tego łącznika. Uważam, że dla generała to był wielki wyczyn, bo ja mało oficerów widziałem, żeby tak odważnie szli na pierwszą linię. Niemcy szczególnie uwzięli się na mosty na Wiśle, Bugu i Narwi. To, że przez wiele dni odbywał się tędy transport broni, amunicji, żywności, a także wody, było zasługą saperów, którzy zapewniali przez wiele dni łączność między twierdzą a drugim brzegiem. I tutaj wśród saperów można było bardzo często spotkać generała Tome. Podczas nalotu, kiedy samoloty okładały bombami naszą twierdzę, wyszedł generał, a on był ranny w nogę i z taką laską chodził. Pan to chyba też tam widział? No, przewidziałem. Tak, więc oparł się na tej lasce niedaleko naszego schronu i tak, skąd te owakie takie, prawda, syny lecą i gdzie oni lecą? I te przelatujące samoloty obserwował. Zwracali się do niego ktoś tam najbliższy, stojący, panie generale, może pan wejdzie do schronu, bo tu niebezpiecznie. A on tak tylko rozgląda. No tak, teraz bombardują tam, szczęście, że nie trafili w mosty, bo jemu chodziło o mosty, o zachowanie mostów. Jak naloty były na mosty, to jemu po prostu no truchlał, żeby nie zniszczyli tych mostów. Plutonowy podchorąży 32. Pułku Piechoty Adam Kwasiborski bronił fortu numer 2 w Kosewie. Co drugi dzień wychodziłem na placówkę w okolicach tam na miejscowej Wymysły. Kosewo i 2-3 kilometry Wymysły. I oddzielało nas tam od Niemców o pół kilometra. 400-500 metrów wolna przestrzeń i w lesie Niemcy byli, a myśmy tu na skraju Wymysłu organizowali placówkę. I moment, taki wypadek, że Niemcy 3 czołgami wyjechali. Ostrzelali mocno, prawda, w tym. Ja wtedy jako dowódca znajdowałem się przy forcie. Nacisk ognia był tak silny, że żołnierze w tym pierwszym odruchu wycofali się do tyłu. Wycofali wszyscy. Jak ja po drodze spotkałem żołnierzy już tu przy forcie. Pozostał tylko jeden podoficer, którego nazwiska nie pamiętam, w każdym razie Kaszub, prawda, kapral z 2 żołnierzami, ciężkim karabinem CKM. I on powstrzymał, prawda, całe to uderzenie. 3 czołgów i żołnierzy z nimi. 3 czołgów i żołnierzy z nimi. I on po czym na skraju, prawda, tego, na skraju naszego plutonu był z jednym karabinem maszynowym, 3 ludzi. Przeciw uderzenie z naszej strony, pomogły nam nasze oddziały i Niemcyśmy wyparli. Ten kapral wtedy został znaczony krzyżem walecznym, ranny był wtedy również. Jerzy Siwek. Kiedy zestrzeleni piloci niemieccy prosili, żeby, kiedy oczywiście ich koledzy bombardowali w dalszym ciągu twierdzę, prosili, żeby na budynku, w którym oni leżeli, wymalować znaki czerwonokrzyskie, odpowiedź była tego rodzaju: jeżeli chcecie, to proszę bardzo, ale wtedy nie odpowiadamy za wasz stan, bo wasi koledzy was z miejsca zbombardują. Bo szpital modliński, oczywiście w pierwszych dniach walki, został właśnie przez Niemców zbombardowany. I na tym odcinku można było spotkać saperów, którzy się dwoili i troili. Przekonał się o tym niejeden raz dowódca łączności major Michał Stędziak. Wszystko, i mosty robili, i drogi naprawiali, i gasili pożary, i ratowali tych rannych, żeby nie spłonęli, bo przecież straszne rzeczy, co się działo. To był 3-piętrowy budynek, w którym leżało ponad 3000 rannych. I na podłodze, na korytarzach, na strychach i w piwnicach, no wszędzie leżeli ranni. Gdzie by nie trafili, to w rannych. Pod koniec oblężenia mieliśmy około 5000 rannych. Na 17 tysięcy obrońców. To obliczyłem z ołówkiem w ręku, że to jest 30% strat. A zabitych to mogłem dopiero policzyć teraz, po wojnie. Pochowanych w Warszawie mamy 710. Ich ekshumowano w 1949 roku z twierdzy na cmentarz Powązkowski w Warszawie. Około 600 spoczywa na cmentarzu za Kroczymiu. I około 400 mamy rozsianych na innych cmentarzykach. Więc w sumie około 1700. To są olbrzymie straty. A było tylko 11 lekarzy razem. I oni, lekarze i sanitariusze, wzbudzali szacunek, podziw, a także i uznanie wśród obrońców modlińskiej twierdzy. Na każdym kroku. Porucznik Ludwik Gerard.
Byłem świadkiem, jak przyszedł rusznikarz z naprawionym zamkiem od karabinu maszynowego. Był tak roztrzęsiony, że już nie mógł do tych gałach iść. Więc wtedy podszedł jeden oficer, nazwiska jego nie znam, wziął ten zamek, prawda, i zaniósł go na same gałach i oddał, gdzie trzeba. To był wyczyn, jego nie obowiązywało wtedy iść do gałach. I ten oficer zaniósł ten karabin, gdzie trzeba. Major Michał Standziak. Wysyłam żołnierza na patrol, właśnie w kierunku Zakroczymia, bo linia jest zerwana. I mówię do niego, że już dwóch nie wróciło, a wy jesteście trzecim. I ten żołnierz bez wahania, widziałem zmęczenie, widziałem brud, widziałem pot na nim, ale w tej chwili się poderwał i poszedł jako trzeci. I później powiedziałem, jak wrócicie, to się zgłoście, coście tam widzieli. Mówi, oczywiście ci poprzedni są zabici, ich tam znalazł gdzieś na tej linii. Uszkodzenie naprawił te linie. No a ja jako największą nagrodę, która wtedy mogła żołnierza spotkać, dałem mu, proszę pana, konserwę mięsną, bo to była wielka nagroda. Walczyli dzielnie i to wszyscy, bez względu na stopień i zajmowane stanowisko. Linia była przerwana. Ten, co miał łączyć linię, już chodził cały dzień. Był tak zmęczony, że nie mógł iść. A przecież artyleria nie może strzelać, jeżeli nie ma łączności z pierwszą linią. Więc on sam poszedł tę linię poprawiać. Ten oficer, to jest wyczyn, prawda, w woli. Tak oficerowie robią. Zapasy amunicji topniały i to szybko. Generał wydał rozkaz oszczędzać amunicji. Tylko w koniecznej potrzebie strzelać i jak macie 100% pewność, że prawda traficie. No więc, proszę pana, amunicji nie było, żywności nie było, opatrunków nie było, a bronić się trzeba było. To był wielki wysiłek wszystkich. I tych na pierwszej linii, i tych, którzy zaopatrywali i w tę żywność, i w broni, w amunicję, bo przecież ja widziałem, ten szef sanitarny był doktor Lęk, on też już nie żyje w tej chwili. Proszę pana, już na początku oblężenia chodził z obandażowaną głową. Wychodząc z budynku, dostał odłamkiem granatu, który uderzył w ulicy, w jezdnię. I chodził z obandażowaną głową do końca. Jego zastępca, dr Pietraszkiewicz, też za parę dni widzę, też obandażowany chodzi. Więc wszyscy, przecież jak taki ogień artyleryjski i takie ciągłe bombardowania, to i tych rannych przybywało, i takich lekko rannych, co mogli chodzić, i tych, którzy zapełniali nam szpitale. W pierwszych dniach obrony Modlina dowożono amunicję z odległych o 18 km Palmir, ale drogę, którą odbywał transport, dzień i noc zasypywały pociski. Konie rzucały się jak szalone i wtedy nie było innej rady, było dużo rannych koni. Wtedy i ten trzeba było ciągnąć te wozy, a pod ogniem Niemcy strzelali przecież po całej tej głównej ulicy Nowego Dworu. Więc trzeba było Chrzanowski jako major, prawda, dał swoich ludzi i ci ludzie poszli pomagać, gdzie trzeba było, wyprzęgali tych koni i sami ciągnęli. To są odważne, właśnie to są bohaterskie czyny obrońców Modlina. Trwali przez 18 dni i nocy, wciąż trwali na posterunkach. Dopiero na wyraźny rozkaz naczelnego dowództwa, już po kapitulacji Warszawy, wywiesili białe flagi. Rano o godzinie 8 zakomunikowano nam, że rozpoczyna się kapitulacja. Ale pułk SS Deutschland, który na Zakroczyniu stał właśnie, zrobił natarcie. W tym momencie był rozkaz, żeby wywiesić białe flagi, bo przyjechał major Rydl z Warszawy, z armii, do naszego generała Tome i powiedział, że na tych warunkach co Warszawa możemy kapitulować i wywiesić białe flagi. Proszę pana, wywieszono białe flagi, a natarcie Niemców idzie. Oni wykorzystują tu, że tu przestali strzelać. No i tam tragedia olbrzymia zaszła pod Zakroczyniem. Bo pułk SS wdarł się w nasze okopy i miotaczami płomieni spalił żołnierzy w rowach strzeleckich, którzy przestali strzelać, bo tak kazano, żeby przerwać ogień, bo flagi wywieszone są białe. Widziałem majora, który leciał, tak się za głowę trzymał, po prostu mało nie oszalał. Dowódca, jeden z tych właśnie spod Zakroczynia, z tych spalonych żołnierzy. Następnie druga zbrodnia, którą podkreślić mocno trzeba, to jest zbombardowanie tymi zapalającymi bombami szpitala w twierdzy, który na wierzchu miał olbrzymich rozmiarów płachty Czerwonego Krzyża. I mimo tych oznak Czerwonego Krzyża
Spalili nam szpital właśnie bombami zapalającymi. I spalili się ranni żołnierze w szpitalu. To była druga ich zbrodnia olbrzymia. Bo o zbrodniach trzeba mówić, prawda? Kapitan Jan Gryzanic po zajęciu twierdzy przez Niemców w dniu 28 września 1939 roku zrobił zbiórkę swojej kompanii. Kazałem zdjąć czapki i odśpiewaliśmy roty. Wszyscy żołnierze płakali. I przemówił tak, chłopcy, idziecie na urlop, wojna się nie skończyła. Pamiętajcie, że na każde zawołanie musicie stanąć znowu do szeregu. I ten rozkaz obrońcy twierdzy wypełnili w dniach II wojny światowej do końca. Wielu z nich walczyło w oddziałach partyzanckich i w konspiracji. Niektórzy przedarli się na zachód, zdobywali Monte Cassino i bili Niemców pod Falaise. Obrońcy Modlina mają niemały udział w walkach od Oki do Łaby o ludową Polskę.